Ej, panowie, może pojechalibyśmy na jakiś wyjazd Trzech Króli? Drugi sezon, coś takiego? Słuchaj, no pomysł jest fajny, ale gdzie można było pojechać? Ja wiem. Do Ameryki! Jesteśmy Belle! Mamy zielone włosy! Mamy też nową furę Trzech Króli, na której będziemy zbierać nasze checkpointy, które macie teraz na mapce. Musimy zebrać ich bardzo dużo i musimy przejechać całe Stany, gdyż bilet powrotny mamy z Nowego Jorku, a jesteśmy w Los Angeles. To jest nasz wyścig z czasem, który zaczyna się właśnie teraz. To Ameryka, to jest kraj spełniania marzeń. To nowa płyta, nowa fabryka w starym składzie. Wujków z Ameryki, ale to każdy wie. Dzisiaj przyjechali spełnić swój amerykański sen. Jako że odwiedziliśmy już Los Angeles, to pierwszy stempel ląduje na naszym pięknym samochodzie. Proszę bardzo, na masce, proszę. Nie będziemy nigdy otwierać maski. A teraz zobaczcie, co było wczoraj w dniu zero. Moja stopa w Stanach Zjednoczonych. Tego jeszcze nie było. American Dream, babciu, cześć. Dlaczego ta faga jest zwięta? Dlaczego? Ale mi się mapa zaktualizowała teraz, nie? Ale teraz nie wiem, co jeszcze się jest GTA. Jest bus, wsiadamy, darmowy bus na wypożyczalni aut. No, czy darmowy, to nie wiemy. A, wypożyczamy potwora. Oh my god. Dobra, the big size. Ale wielki, ale kto tu będzie siedzieć? Ej, ale mamy tu miejsca, patrz jak to jest wielkie auto. Na... Ej, szak z przodu, czy też się zachowałem? Oj! Cześć! Co jest? Nie wiedziałem, że to jest takie szybkie! Yeah, jesteśmy na ulicy! Ale to jest... Jesteśmy już tutaj w Los Angeles! Jesteśmy w ciężkim... I tym przejedziemy naprawdę solidny... I patrz, otwieranie i zamykanie wiadomo, bagażnik ok, a to wygląda jak odpalenie auta. Yeah. Naprawdę, to odpala auto! I co, i jak zgaszę to git? Yeah. Jest to mega amerykańskie, nie? Jakby to aż kipi amerykańskość, jak z filmu. Hey, what's up? I have to tell you something very important. Listen! Jestem w Stanach, jak wiecie, i tutaj znajomość angielskiego jest jak nigdzie bardzo, bardzo potrzebna. Ale w ogóle znajomość angielskiego i innych języków jest mega potrzebna, no bo jeżeli chcesz podróżować, no to ciężko podróżować bez języków, to jasne. Mój angielski jest na git poziomie, jest totalnie komunikatywny i dogadam się zawsze i wszędzie, ale zawsze może być lepiej. Do it! Yes, you can! A jeśli ty chcesz podszlifować swój angielski albo po prostu nauczyć się nowego języka, to mam dla ciebie coś solidnego. A jest to aplikacja Speakly, czyli sponsor tego to odcinka. Dzięki Speakly mogę właśnie wyjechać na inny kontynent i robić razem z chłopakami dla was taki fajny content, także proszę posłuchaj, bo jest to bardzo ważne i ciekawe. Speakly oferuje na wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć się danego języka. Ćwiczenia z pisania, mówienia, a także ćwiczenia ze... słuchu. Jeśli chcesz podszlifować swój język, no to wtedy wybierasz poziom zaawansowany, średni, albo robisz po prostu test. Ale ja tutaj ustawiłem sobie hiszpański, bo tego chcesz nauczyć. No i daję poziom początkujący. No i mega fajne jest to, że sam wybierasz sposób, w jaki chcesz się uczyć. Czy wybierasz prawidłową odpowiedź, czy pisząc, a może obydwie metody. No pewnie, że obydwie metody. Masz iPhone'a? Jest aplikacja. Masz Androida? Jest aplikacja. Możesz też wejść typowo na stronę w internecie i tam też się uczyć. Jeśli podoba się ta aplikacja, to pobierz ją z linku poniżej. Pierwsze 7 dni jest za darmo, a jeżeli weźmiesz subskrypcję na rok, to masz 60% zniżki. Wychodzi wtedy 14 zł za miesiąc, a to jest naprawdę bardzo dobra cena. Na nauce nie warto oszczędzać, jest to inwestycja w samego siebie, czyli najlepsze, jaką można zrobić. Pani doradziła nam, co wziąć. Wiadomo, jedzenie w Stanach jest mega tłuste i kaloryczne. No a co my wybraliśmy? Aha, okej. To jest to, na co czekałem cały dzień. To jest kurczak w oprawie ostrej, tak my go nazwał. Dostaniemy szczęście. A, zapraszamy szczęście, proszę. Ostre, ostre? Bardziej niż KFC, ale uj, mniej niż papryczki. Tak wyobrażałem sobie właśnie amerykańskie żarcie. Ale to słodkie jest, Bartek. Jezus Maria, co on zrobił? Wiesz, sobie ukrajasz takiego goferka, no? Spróbujmy tego pana. Nie wiem, o co chodzi, ale gofer z kurczakiem siedzi tak, że to jest koniec. A, i teraz jeszcze sosik ostry do tego miodu. Teraz coś burgerka. Hot doga takiego? Tak jest, na drogę. No, mięso nie jest medium, tylko jest dużo więcej, tak jak bardziej jak maku. Dobry burger, tylko nie ma żadnego sosu w nim środku. A jest troszkę, malutko. Lecimy do kultowego miejsca, jakim jest Venice Beach, gdzie znajduje się nasz hotel. Kosztował on nas 300 zł za noc. Ej, patrz na to, lockers.com. Tak jakby, że tu nie kupuje się pokojów, no, tylko miejsca, ale akurat ten pokój jest czteroosobowy. I nas jest i po prostu osoby. Mamy cały pokój. Znacie coś takiego? Szak na kurze też. Słuchajcie, jest okno, które jest naprawdę stare drewniane, które totalnie w ogóle jest niszczelne. Jakby w ogóle normalnie wieje z niego.
Ale to jest, wiecie, amerykańskie okno. Oh no, I can't do anything! Pomogę ci! Bardzo dobre wodoodporne, solidne. Ej, to jest w ogóle całe w tym, patrz! To tu nawet nie wąchamy, no nie, mogę na zasady sprawdzić, ale tu... Nie, no nic! Słuchajcie, chłopaki już śpią, ale jako że wiem, że jutro pewnie to będzie otwarte i nie będzie widać tych fajnych graffiti, więc chcieliśmy wam po prostu pokazać naprawdę taką sztukę uliczną z prawdziwego zdarzenia tutaj. Dzień pierwszy tak naprawdę. Z samego rana wstaliśmy i wybraliśmy się na śniadanko do takiej sieciówki z zasiadaniami IHOP. Ciekawa rzecz, że tutaj w menu każde danie ma podane kalorykę. To jest jakby prawo amerykańskie. Amerykańskie ze względu na nadwagę. Tak. Omlet, który widzicie, ma 1000 kalorii, czyli jest to moje pół zapotrzebowania na ten dzień. No. Idealnie, jakby to jest najlepszy omlet chyba, który jadłem w moim życiu. Hello. Mam tutaj tak, szarpaną wołowinkę, papryczki fajne, jest trochę pikantnych, jestem mega zadowolony. A po wyjściu z knajpy zauważyłem coś dziwnego na naszym samochodzie. Było to? Nie było tego! Nie było tego na 100%! Ej, wygląda jak strzał. Wygląda jak strzał. A może ktoś się zdenerwował i po prostu, wiesz. Lekko strzelił? O, nawet takie zostają... Kula po dziura! Także można zobaczyć takie widoczne. Te, jest to też kraj kontrastów. Nie? Nie, no patrz. Niebieskie Katowice, ruch Chorzów. Ej, no i patrzcie, naprawdę najbardziej oblegana miejscówka to jest właśnie, proszę państwa, skatepark. Ja chcę zobaczyć Kurunia tam. Ale podoba mi się ta wlepka w ogóle Santa Cruz, kurde, podoba mi się to drewienko, podoba mi się ten... Tylko dotknąłem. Przepraszam. Sorry, ziomek. Twoja deska? Tak. Mogę spróbować? A chcesz ją zepsuć? Nie. To nie są tanie rzeczy. Ta deska kosztuje 10 tysięcy. Ta jasna. Nie ma spania! Trzeba trzeba zarabiać! A potem wejść na szczyt! Pogadałem z chłopakami, jak powiedziałem, że chcemy Skid Row odwiedzić, to powiedzieli, że jeśli chcemy mieć skradzione rzeczy, to możemy sobie tam pojechać. Kochani, no mega mnie grzeje to, żeby mieć swoją deskorolkę tutaj. 79 dolców. Ciężka jest troszeczkę, ale kurde no, czy to nie jest najlepsza pamiątka? Jeżeli uda mi się zarąbiście zrobić 1,8, to znaczy, że po prostu ją biorę. Haha, to jest życie. Uważam, że to jest super pamiątka. Jesteś naprawdę niezły. Dobra, no to patrzcie tu. Patrzcie, jesteście pod Diorem, tutaj osoba po prostu zbiera pieniądze, żeby sobie coś kupić z Diora. Możesz zeskanować ciszej. Możesz zeskanować sobie aplikację i dać tipa, no. Bardzo kreatywne. Jezu! O Jezu, dobra, nie patrz, nie patrz. Czekaj, Geronimo. Co tu się dzieje? Kochani! Ja z Jasła, on z Bieszczad, on z... Gdzie ty mieszkasz? No nie, no naprawdę, zrobiliśmy piosenkę o tym. Eno, słuchajcie, patrzcie, gdzie my jesteśmy w ogóle. Dobra. Całe, patrzcie, całe Los Angeles widać tu przed nami. Nie no, grube to jest. No i ten znak Hollywood to jest jakby tam normalnie w GTA się autem jeździ po tych górach. Zobaczcie, jaka kolejka jest na drive'a do tego In-N-Outa, bo właśnie idziemy do, to jest typowe kalifornijski fast food. Ten fast food jest też znany z tego, że są takie kolejki długie do drive'a. No zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje, popatrzcie. No więc zapytałem króla, czy rzeczywiście te kolejki to taka normalka tutaj. To jest normalna kolejka? Tak. In-N-Out Burger. To ci wychodź burger. Frytki wyglądają jakby były z Five Guys, sprawdźmy. Słuchajcie, frytka jest dziwna. Inaczej, dziwna jest. Frytka na pewno jest na plus ze względu na to, że jest przyciskana z prawdziwego ziemniaka na naszych oczach. Tak. Nie jest taka chrupiąca. Smaku to słabe. Gorzej smak. Okej, ale one mają mniej vibe fast foodowy. Ale za to burger, jak powiem wam tak, wygląda naprawdę solidnie. O. Vibe jest bardzo mocno Five Guysowy. O! Ja mam w ogóle, kochani, dwa burgerki. Mam klasyka
oraz w sałacie. Bardzo pyszny jest, jest no chyba topowy. Czyli pyszne sosy, dobre mięsko. Jest wszystko, czego można się spodziewać w burgerze. Ojeju. A po jedzeniu z chłopakami poszliśmy na mały shopping do Supreme The New York Supreme. Zobacz, ja sobie kupiłem taką bluzę, małe logo bez przesady oraz majteczki, kurcza i skarpetki. No i fajnie, ale Bartek, tu się szponci coś niedobrego. Okazuje się, że w większości stanów, w których będziemy, jest temperatura na minusie i nie mam kurtki zimowej, dlatego słuchajcie, kurtka porządna zimowa. Kurteczka. Na kuruń! Ja mam czapeczkę. Proszę bardzo. A teraz natrafiliśmy na największy sklep muzyczny, jaki w życiu widziałem. Na wstępie widzimy po prostu wielką ścianę z winylami. Wszędzie są dookoła nagrania, wszędzie są jakieś rzeczy związane z muzyką i nie tylko. Jest, nie? Dzisiejszy dzień to jest leciutki hedonistyczny dzień, no bo jesteśmy w LA, kochani, no. The Beatles, patrz. I co, to jest winyl? To jest winyl, taki mały. Dwie piosenki. Single tak zwany. To jest jedna i druga strona. Możesz tutaj kupić nawet boombox. Kurde, nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak taka sekcja rzeczy muzycznych. Legendarne zdjęcie też, patrz kurde. I tu normalnie się sprzedaje. I to jest po prostu taki bazarek. Wychodzimy ze sklepu i od razu aleją gwiazd biegniemy. Bóg drogę zna. In the city of California. California! No sad party. Jesteśmy na miejscu, gdzie zaraz powinien pojawić się Michał. Mieści. Ale niektóre są naprawdę puste, słuchajcie, ciekawe to jest. Panowie, przeszliście! O, Michale. Michał Jackson, uwaga proszę, świeci. Wielki Michał, artysta. Michał Jackowiak. Czekaj, chcę zrobić zdjęcie dla mamy. Mamy. I tutaj złota, ten i trzech króli. Proszę, ty proszę. Mam takie przemyślenie, że te gwiazdy, tą aleję gwiazd się tak widziało, nieraz się widziało gdzieś tam w telewizji, w filmach. Takie podróżowanie i zadanie świata to jest takie też niebezpieczne. Zabijanie marzeń. Bo... pękanie bani. Chłopaki, muszę się wam do czegoś przyznać, coś powiedzieć o tym. O kurczę. Szach z przodu. Szach kieruje. Ale to w ogóle super było. Jedzie z przodu. Ale ja najbardziej się ucimał. Mi się wydaje, że najbardziej z tego, że ja kieruję, cieszy się kuruń. Tak, bo bezpiecznie się czuję wtedy. No niestety to są ciemne strony LA. Dużo bezdomnych, dużo namiotów. Teraz jedziemy spać do Slab City, czyli miasta bez żadnych praw. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego, zresztą zobaczcie sami. Takich miejsc nie ma chyba. To jest jakby to jest noc na wysypisku. A i wiecie, że tutaj normalnie żyją rodziny z dziećmi? Dziwnie to wszystko jakby się prezentuje. To tak. Jest hardcore, rozumiecie to? Co wszystkie to jest? Wszystkie samochody nie działają. Wszystkie są zniszczone. Co już do dojść się? Ja się boję na przykład. Ja chcę już spać. Czekaj, ja nie wiem, tam coś się świeci, ale ja nic nie wiem. Ale autentycznie, dawno nie czułem jakiegoś takiego dreszczyku. Ej, to nie wygląda jak hotel. Ja śpiewał ci. Zabłodziliśmy, jakby oficjalnie widzowie jest zabłądzonko. Nie wiem, gdzie jechać. Chłop zaraz wyjdzie ze spluwą i naprawdę zostaniemy solidnie obramowani. Tu jest. Ooooo! Wy do hostelu? Tak, dokładnie. Biały koń, tak? Ja jestem niedźwiedź. Biały koń to drugi gościu. Okej, miło cię poznać. Co tam, chłopaki? Dobrze. Gdzie mogę? Pojedź tą drogą, a następnie przyjdźcie tutaj. Jest bramka. Tu wiesz, bo tu ciężko się będzie wyjechać później. Będziesz chciał uciec. Bo przecież ja tu gdzie nie mieszczę, ja p***olę. Ej, co jest? Jakby to jest... To jest niebezpieczne ogólnie dla sprzętu. Laptopy, kupy, wszystko, co jest grane. Ogólnie bagażu nie wynosimy. Bagaż na razie zostaje w bagażniku. Myślisz? Ja moją walizkę mogę zostawić. Ale to co, teraz się wychodząc z kamerą i nagrywając to wszystko, no to... Nie, kamerę zostawię. Po co jesteśmy, co mamy w samochodzie i wszystko w ogóle, co to... Ładne buty. Dzięki, ziom. Sam je zrobiłem. Zatem tutaj możecie się spotykać. Jak chcecie się napić, jest woda, lodówka. Nieźle. Radio. A to będzie wasze Airbnb. Okay. Dziwne mega, nie? Dziwnie to jest, strasznie, sprzężająco. I tu mamy spać, tak? Tak, to dla was. Zobaczmy. Teraz właśnie tu wchodzimy i on nas zamyka, już nigdy więcej stąd nie wyjdzie. Dobry. Fajnie. Jest tu światło? Światło będzie najprawdopodobniej jutro. Nie mamy teraz prądu. Zużyliśmy obie baterie.
Co jest grane, absolutnie. Szalone miejsce, jakby nie wiem co się patrz, patrz co tu się dzieje. To jest nasza przyczepa, nie? Dobra, tu się robi shower na zewnątrz, nie? To jest jakiś hard. Gdyby jeden sprzęt, to w ogóle się nic nie wiem, ja się mam bać tu czy nie? Chłopie, patrz na nasz shower, patrz na miejsce do kopania się. Nie no, to jest koniec. Tą dole są gorące źródła, ale te gorące źródła tam jest... Po 30 minutach cię zasysają i umierasz. Nie, on powiedział, że tak, że tam jest baterie litowe, no nieważne, że samo robione, że to jest taka woda, że po prostu jak wchodzisz, to jak siedzisz dłużej niż pół godziny, to możesz z niej nie wyjść po prostu, nie? Jesteśmy w miejscu, przypominam, że nie ma tu prawa, sami ustalamy. No.